A285 to sprzęt bardzo nietypowy, wszak jest to ThinkPad z procesorem AMD. I o ile nie jest to pierwszy ThinkPad, który jest z procesorem AMD, jest to na pewno sprzęt niszowy. O czym świadczyć może na przykład to, że jest to w ogóle pierwsza jakakolwiek recenzja tego sprzętu na YouTubie. Powiem wam, jest to sprzęt naprawdę solidny, jednakże jest to sprzęt bardzo specyficzny, postanowiłem też specyficznie podejść do materiału i podzieliłem go na trzy rozdziały. Ten laptop to bardzo dobry ThinkPad, a myślę, że takie coś fanom powinno powiedzieć całkiem sporo. Z wyglądu laptop prezentuje się bardzo elegancko, jak zawsze ThinkPadowi w czerni do twarzy. Wygląda biznesowo, nie rzuca się w oczy, jest po prostu elegancki. W pierwszej kolejności pochwalę jak zawsze klawiaturę, która w ThinkPadach jest wyśmienita. Ma naprawdę bardzo duży skok i przyjemnie się z niej korzysta. Na plus oczywiście jak zawsze trackpoint oraz ostatnimi czasy całkiem obszerny touchpad, który jest bardzo precyzyjny. Jako miły dodatek znajdziemy także czytnik linii papilarnych. Bardzo cieszy mnie fakt, że Lenovo poszło w tym kierunku, że teraz ładowanie ich laptopów odbywa się za pomocą USB typu C. Jest to bardzo fajne, ponieważ w tym laptopie znajdziemy aż dwa takie złącza i ładować laptopa możemy przez każde z nich. Nie zabrakło także typowych złącz USB, znajdziemy tutaj także HDMI oraz jacka słuchawkowego. Z prawej strony znajdziemy USB oraz całkiem spory otwór do chłodzenia. Gdy jesteśmy przy portach, muszę wspomnieć o tym, iż niestety laptop nie wspiera standardu Thunderbolt 3. Osobiście uważam, że jest to wielka szkoda, ponieważ myślę, że laptop miałby całkiem spory potencjał, gdyby można było do niego podłączyć zewnętrzną kartę graficzną. Ekran, który mamy do dyspozycji, jest to 12,5-calowa matryca o rozdzielczości Full HD, która charakteryzuje się naprawdę super kątami widzenia oraz całkiem przyzwoitymi kolorami. Nie jest to może tak nasycona barwa jak w panelach OLED, jednak jest naprawdę na akceptowalnym poziomie. Na plus również to, że jest matowa, nie błyszcząca. Mamy do dyspozycji tutaj procesor Ryzen 5 2500U. Akompaniować będzie mu karta zintegrowana Vega 8, a także 8 GB DDR4. Po całkiem udanym debiucie platformy AMD Ryzen na desktopach spodziewałem się, że i tutaj AMD pokaże pazur. Do dyspozycji mamy 4 rdzenie i 8 wątków. Procesor jest o bazowym taktowaniu 2 GHz i osobiście spodziewałem się, że przewaga 4 rdzeni pokaże tutaj niezły pazur i zostawi w tyle przynajmniej starsze dwurdzeniowe mobilne Intele. Jednakże sytuacja wcale nie jest tak kolorowa i widać to na początku przy benchmarkach. I okej. Codzienne użytkowanie jest naprawdę w porządku i w momencie, kiedy zaczynamy korzystać z laptopa, wszystko wydaje się mega płynne, ponieważ ilość wątków i rdzeni bardzo pomaga przy aplikacjach wielowątkowych oraz wtedy, kiedy mamy ich otwarte po prostu dużą ilość. Dlatego jeżeli korzystamy z wielu aplikacji naraz, jest to niesamowicie płynne doświadczenie. A co się dzieje wtedy, kiedy zechcemy ten procesor zaprząc do pracy? No właśnie. I tutaj sprawa nie wygląda zbyt kolorowo. I myślałem, że to może kwestia benchmarków, że benchmark nie do końca to odda. Przy renderze również nie pokazał pazura. I okej. Montaż filmów Full HD przy
normalnym przesuwaniu się po linii czasu był jak naprawdę spoko. Montowało mi się na laptopie bardzo wygodnie i bardzo zaskoczyło mnie to, jak szybko potrafił cyfrowo stabilizować obraz. Jednak przy renderze po prostu coś wysiadało. I cały czas kminiłem, że jak to jest, że ten laptop momentami działa świetnie, a gdy po prostu dowalimy mu do pieca duże zadanie, troszeczkę jakby słabiej sobie z nimi radzi. I tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, którą jest throttling. AMD ma opinię, że się grzeje. I jest to prawda. Tutaj widzę, że mobilne Ryzeny mają bardzo specyficzny system zarządzania throttlingiem. Mianowicie wtedy, kiedy dobije procesor do 85 stopni, natychmiast jest skręcany do częstotliwości 1,7 GHz i nie jest wykorzystywany w 100%. Jest to, myślę, dość dziwne zagranie, ponieważ temperatura wtedy nagle gwałtownie spada i nie widzę osobiście problemu, gdyby laptop mógł pracować na tych 85 stopniach non-stop i być nieco wyżej taktowany, ponieważ mamy tutaj bardzo duży otwór wentylujący, który jest również używany w wersjach z Intelem i jest w stanie ten komputer schłodzić błyskawicznie. Dlatego dziwi mnie troszeczkę ten zabieg. I oczywiście można by się było pobawić programami pokroju Throttle Stop, jednak uważam, że jest to rzecz, z którą nie każdy użytkownik jest sobie w stanie poradzić. Jak wygląda natomiast życie baterii? I tutaj panuje kolejny mit, że mobilne Ryzeny krótko trzymają na baterii. Otóż nie. Bardzo często słyszałem, że mobilne AMD-ki trzymają krótko na baterii i jest to nieprawda. Przynajmniej nie w tym przypadku, ponieważ laptop bez problemu był w stanie dociągnąć do 6 godzin przy takim średnim użytkowaniu, co uważam osobiście za wynik naprawdę całkiem przyzwoity. Testowałem laptop, kiedy byłem na studiach i mogłem bez problemu programować przez naprawdę 6 godzin, do tego gdzieś tam wpadał internet, jakieś inne rzeczy, Discord w tle, więc ten mit, że AMD-ki krótko trzymają na baterii, należałoby w końcu obalić. Myślę, że każdy ze mną zgodzi się, że jeżeli chodzi o zintegrowane układy graficzne, AMD ma o wiele lepsze doświadczenie i zwykle układy zintegrowane od AMD są o niebo lepsze od intelowskich. I myślałem, że w tej kwestii laptop pokaże pazur, gdyż okaże się, że na takiej integrze możemy odpalić wiele gier w naprawdę przyzwoitych klatkach. Jednak tutaj AMD się oberwie, ponieważ coś skopali ze sterownikami. Niespodzianka. Sterowniki od AMD. Mianowicie, o ile sam układ graficzny jest całkiem wydajny i jest w stanie uruchomić Wiedźmina 3 w rozdzielczości 720p, także jest on grywalny, tak ja nie mogłem tego po prostu zrobić. Mianowicie, z niewyjaśnionych przyczyn rozdzielczość trzymana była cały czas na poziomie Full HD. I nie mogłem tej rozdzielczości zmienić na niższą ani na wyższą. Przynajmniej jeżeli chodzi o aplikację 3D. Byłem bardzo zirytowany, bo strasznie dużo czasu poświęciłem na rozwiązanie tego problemu i nie udało mi się go rozwiązać. Teoretycznie w panelu od Radeona powinna pojawić się opcja do dodania niestandardowych rozdzielczości, jednakże tej opcji tam nie ma. Aktualizowałem sterowniki, aktualizowałem BIOS, tej opcji tam nie ma. Używałem nawet zewnętrznego oprogramowania, które teoretycznie powinno pozwolić dodać mi te rozdzielczości i poniekąd się to udało, bo w grach takich jak Skyrim rzeczywiście mogłem wybrać na przykład rozdzielczość 720p, jednakże w momencie, kiedy uruchamiałem grę, miałem po prostu czarny ekran. Więc i najśmieszniejsze było to, że to było totalnie niezależne od Windowsa, ponieważ kiedy w Windowsie mogłem ustawić 720p bez problemu, tak po prostu w aplikacjach 3D komputer zawsze wybiera rozdzielczość Full HD i Elo. Więc teraz zapraszam Was na testy gier.
Myślę, że śmiało mogę polecić tego lapka osobom, które pracują we wielu aplikacjach naraz. Przykładowo administratorom IT bądź webdeveloperom, gdyż sam zakodziłem parę aplikacji i laptop działał naprawdę żwawo. Lub jeżeli ktoś z Was jest amatorem montowania filmów i montuje filmy w 1080p, myślę, że również ten laptop całkiem nieźle do tego się nada, ponieważ z korekcją kolorów, z cyfrową stabilizacją radzi sobie on bardzo dobrze, więc myślę, że taki specyficzny case. Jeżeli na przykład montujecie filmy, generalnie pracujecie na laptopie w pokroju programowania, pokroju pisania dokumentów, to jest laptop mobilny, to jest sprzęt dla Was. Jeżeli jednak jesteście amatorami grania, no to tak jak zawsze mobilne laptopy biznesowe nie będą w mocnej stronie. Jednakże jest cały czas światełko nadziei, że jeżeli AMD raczy zaktualizować swoje sterowniki i uda się tą rozdzielczość zmniejszyć, wtedy teoretycznie bez problemu powinniście móc odpalić gry takie jak Forza Horizon 4 czy nawet Wiedźmin 3. Oczywiście mówię tutaj o niskich ustawieniach w nienatywnej rozdzielczości, a rozdzielczości pokroju 720p. O ile w desktopach AMD rzeczywiście nadrobiło zaległości, tak jeśli chodzi o świat laptopów, no to muszą jeszcze naprawdę całkiem sporo nadgonić. No i ogarnąć te sterowniki, bo trochę XD. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej niesamowitej przygodzie. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.